mauzoleum Piastów Śląskich, kościół świętej Klary z przylegającą kaplicą świętej Jadwigi. Został ufundowany przez księżniczkę Annę, wdowę po księciu Henryku II, pobożnym, który zginął w bitwie pod Legnicą w 1241 roku. Północna nawa obecnej budowli została wzniesiona w latach 1257-1260. Południowa część przed 1270 w stylu wczesnogotyckim. Fundatorka tego kościoła była też pierwszą tutaj pochowaną osobą w ten sposób, zapoczątkowując serię grobowców z rodziny Piastów wrocławskiej linii. Linia wrocławska, oprócz jej założyciela Bolesława Wysokiego, liczyła sześciu kolejnych Henryków, z których aż trzech spoczęło tutaj. Po tragicznej śmierci Henryka II Pobożnego, władcy całego Śląska i kontynuatora myśli swojego ojca, by utrzymać zjednoczony Śląsk, zaczyna się podział dzielnicy na drobne księstwa. Wśród nich jest oddzielone księstwo Wrocław, którego pierwszym rządcą jest Henryk III, a po nim Henryk IV Prawy, który odegrał ważną rolę w księstwie wrocławskim. Henryk VI, ostatni Piast wrocławski, miał niełatwe panowanie pomiędzy zjednoczonym już Królestwem Polski przez Władysława Łokietka i Królestwem Czech. Zgodnie z poczuciem więzi państwowej i więzów krwi zaprosił on króla Władysława Łokietka w 1323 roku do Wrocławia i ofiarował mu swoje księstwo przy poparciu mieszczaństwa wrocławskiego. Król początkowo zaakceptował ten akt, później jednak był zmuszony zeń zrezygnować. W tej sytuacji Henryk VI złożył hołd królewski czeskiemu, przekazując księstwo wrocławskie władzom czeskim. Poważnie zniszczony kościół podczas ostatniej wojny został odbudowany w latach 1968-1970, tak by przywrócić mu jego historyczną wartość. W południowej części dostępnej z placu Mankiera barokowej architektury wnętrza została w pełni zrekonstruowana z odsłonięciem gotyckiej ściany wschodniej z oknem ceglanym i fragmentem żebra sklepiennego. To zobaczymy później na zewnątrz. Z ponad 20 grobowców, i tu przejdziemy do tej części grobowców, z ponad 20 grobowców pochowanych tutaj członków rodziny Piastów, tylko trzech, i to zniszczone, zachowały się w 1945 roku. Czyli to są zniszczenia II wojny światowej niestety także. W trakcie prac archeologicznych odnaleziono 8 następnych płyt grobowych. Zostały wydobyte z posadzki i spod ziemi i zrekonstruowane umieszczono z trzema poprzednimi na bocznej ścianie lub w centrum wnętrza mauzoleum. Z ponad 20 grobowców. I tam widzimy przy ołtarzu jeszcze tak, jak one leżały, są po prostu płasko, równo z posadzką. W latach 1265, czyli widzimy, jakie to są czasy zamierzchłe, i 1335 spoczęli tutaj trzej z powyższych wymienionych książąt. Henryk III Biały, Henryk V Gruby i Henryk VI. Ich płyty nagrobne oraz księżniczki Anny, fundatorki i regentki, ozdobione orłami, zapełniają północną ścianę wnętrza. Oprócz żon i licznych córek wrocławskiej linii swoje miejsce spoczynku znalazły tutaj także córki Piastów Śląskich i innych dzielnic Polski, jak Ofka, filia Ducis Polonia z Poznania, to tutaj tamte płyty, dekorowane bogatymi płaskorzeźbami płyty księżniczek Anny, Jadwigi, Elżbiety i Ofki, zostały umieszczone na południowej stronie wnętrza. W centralnym miejscu wnętrza znajduje się sarkofag Henryka VI, czyli który jest ten, przy którym teraz stoję. Leżąca na kamiennej tumbie rzeźba jest wybitnym dziełem sztuki Śląska, powstałym w 1350 roku
na wzór wcześniejszego grobowca Henryka Prawego. Figura leżąca w pełnym stroju rycerskim, z mieczem w dłoni i tarczą ozdobioną piastowskim orłem śląskim, zachowała większość swojej polichromii. Książę przedstawiony w wieku dojrzałym spoczywa w pozie pełnej spokoju i majestatu, zgodnie z przyjętymi w średniowieczu zwyczajem i zawartą w nim symboliką. Na wprost tumby znajduje się granitowa płyta nagrobna tego samego księcia z piastowskim orłem i lapidarnym łacińskim napisem Anno Domini 1335. W noc świętej Katarzyny zmarł jego wysokość Henryk VI, książę Śląska i pan całego Wrocławia. Trzy wieki później ostatnia latorość wielkiego rodu Piastów, Karolina Legnicko-Brzeska, kazała swoje serce umieścić w tym mauzoleum. Do dziś spoczywa ona w barokowej wnęce nad wejściem w srebrnej, ozdobionej orłami góry. To moja dygresja, że nie, ja przypuszczam, że zostawiono tylko w całości ten grobowiec Henryka VI, dlatego że tu jest właśnie ten czarny orzeł, proszę Państwa. Że nie możemy się w tym mauzoleum Piastów Śląskich doszukać orła białego, biało-czarnego, czerwono-białego. Dziękuję za uwagę, mówiła Beata.